Cześć Wam! Witamy w kolejnym filmie. Na pewno już się domyślacie, jaki film dzisiaj dla Was przygotowałyśmy, bo dzisiaj jesteśmy w typowo babskim gronie, a mianowicie nie zgadniesz, pijesz. I dzisiaj zrobiłyśmy tak, że przygotowałyśmy po 3 historie, wrzuciłyśmy wszystkie tutaj i 5 historii nasze koleżanki z pracy wyciągnęły. Nie wiemy, które zostały wyciągnięte, więc tak naprawdę na przykład ja mogę mieć tutaj 3 historie, mogę mieć 2, a mogę nie mieć żadnej. Więc będzie ciekawiej i będzie trochę trudniej. Mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić jak ostatnio, już w ogóle przed nagrywkami. Dużo się uśmiałyśmy, więc na pewno będzie zabawnie, chyba w takim gronie jeszcze nas nie było, ale jeszcze w ogóle chciałam Wam przedstawić skład. A nie znacie, no ale moja mama! I słuchajcie, co się dzieje, opijam, namawiam matkę do picia. Właśnie. Całe życie mi mówiłaś, nie wolno pić alkoholu, a teraz proszę, Natalia i Marta. No to co, zaczynamy? Tak, tak. Jestem ciekawa, jakie to będą historie. Kto zaczyna? A, Marcie, dajmy. Po kolei będziemy czytać i będziemy głosować. Na koncercie pewnego zespołu wokalista zadedykował mi utwór z okazji najładniejszego fana publiczności. Najładniejszego fana publiczności? Jeszcze raz przeczytać? Nie, ja chyba wiem. Znaczy, się domyślam, ale nie wiem. Ja chyba wiem. Jak macie, to mówcie. Masz? Coś tam wymyśliłam, ale... Dobra. 3, 4... Czy ja tej historii? Tak myślałam! Ej, ooo, Natalko! To chodziło o zespół Lady Pa. Wiedziałam, że Lady Pa. Znaczy nie znałam tej historii, ale wiedziałam. Utwór to był Marchewkowa Pała. Jezu, wiedziałam to! Ale w ogóle tak sobie pomyślałam, że jak będzie koncert Lady Pa, że musimy pójść. I nawet kiedyś szukałam, ale nie było. Kiedyś miałeś mieć, bo wtedy był jakiś wyjazd, no? No właśnie, nie, no właśnie. To zdrówko za piękną Anetkę. No, ale co, i zaśpiewał do Ciebie Marchewkowe Pole? Tak, na bis. I Cię wybrał? Ty. No. To była ona. Tak? No. Ale miło. Fajnie było. Pana sen. No, jak. Przystołniak był, nie? Z tego czasu. Znaczy, to jest fajnie wygląda. Jak byłem w szkole średniej, to na przerwie rzucaliśmy jajkami z pierwszego piętra do ludzi na ulicy. Później dostałem nagan od dyrektora. Obstawiam 2 osoby. Ale... Ja mam 3 typy. Kurde. Dobra, zmieniam. Dobra. 3, 4, 3. Kto to? Dzięki. Każdy dał kogoś innego? Nie, czekaj. Co? Czyja to historia? Moja. Co z nimi zrobić? Doszukaliśmy przez to. No nie! Czego się nie spodziewałam? Kompletnie! Mama jeszcze nie mówiła o tej historii. Ja tak? Nie wierzyłam. Zgadłaś? Zgadłam. Nie! W życiu bym się nie obstawiała. Obstawiałam Anię. Później sobie myślę, Marta nie, bo bym coś wiedziała. Natalię. Ale jaja. No dobra, pijemy wszyscy. Za zdrowie. Nie, ale nie, bo ja zgadłam. A napij się. Ja jeszcze mam razem sobie daj spokój. Takie ziółko byłaś, proszę. No później się dziwiłaś, po kim ja to mam. Ja bym się nie zgadzała. Polejesz mi też? A nie, nie, to dla Ani, bo Ania nie zgadła. No, ale do 3 kieliszków. No, i ja jeszcze. Nie jeden. A tak? No to jejku, no to proszę, proszę, masz. Muszę zostawić na zapas. Proszę. I te historie będę znalazł. Dobra, zdrówko. Cheers. Cheers. Ja już nie mogę drugi raz zrobić. A nie, sobie robię na randomosa w ogóle. Tak się zamarnęłam. A teraz ja. Dajesz! Kiedy byłem w gimnazjum, tak się opiłem z Sylwestra, że bezwładnie przeleciałem przez konika na placu zabaw i prawie wybiłem sobie wszystkie zęby. Moi znajomi martwili się, czy w ogóle podniosę się stamtąd żywy. To już sobie wykluczam. Nie było gimnazjum, dokładnie. Jezu, komu tak burczy w brzuchu? Moim. Ja nie chcę się patrzeć na boki, bo nie chcę podglądać, ale ja już mam. Ja mam 2 typy i się zastanawiam. Ale dobra, niech już będzie. No, 3, 4. To ty? Była... Nie, nie, że to! Wiedziałaś o tym? No nie, myślałam, że to ty. Bo zawsze myślałaś, że złego to ja. Zawsze! Ale to proszę, ziółko, widzisz? Że ja opowiadałam z tym historię? A tobie? Zgadłaś? Nie, no. Nie. No Marta, opowiedz. Ale jakbyś mi też nie opowiadałaś. No co? To ciekawe czemu? Dlaczego? Bałam się strasznie i nie wiedziałam,
pamiętam w ogóle, jak się dostałam do parku i opiłam się, jakby spadłam tak bezwładnie jakby i wszystko miałam, wiesz, na twarzy, całą ziemię i tak dalej. No, co ty mówisz? Tak, bo te koniki były takie, znaczy dalej są chyba, że jest jeden konik, drugi. Jest taka jakby tutaj wolna przestrzeń. Jakby ja nie zrobiłam tak, że dotknęłam tego drugiego, tylko na tą wolną przestrzeń poleciałam. Ty się nie zabiła? Niby to jest śmieszne, ale niby nie jest śmieszne. Masakra. Czyli byłabyś bez zębów. No, nie odgadłam. A mi się w końcu udało do 3 razy sztuka. A czekaj, pijemy. Jeszcze pijemy przecież. To nie od... O, ma pierwszy? Będę dobra, naleję ci mniej. Ja nie odgadłam. Ale że ty mi tego nie opowiedział? No to jest tajemnica. Ty mi wszystko wtedy mówiłaś. Ty zgadłaś? I ty zgadłaś? To tylko my. Tylko my? Ej, tylko my nie zgadłyśmy. Nie mówi się wszystkiego. Spróbowałam u siebie. Ej, dobrze ci poszło. Co? To oddałaś? Robimy rozgrzewkę przed sobotą. Pozostało mi się zgadnąć. Pierwszy chodzi super, drugi też, ale masz takie, że już o. Jak nie chcesz wybierać kolor, to przecież tam ale głosy. O! Na samą myśl mnie już mam ciary. Miałem hodowlę pająków, ej naprawdę mam ciary. I robaków, na których wykonywałem operacje. Czy ktoś tu jest psychiczny? O! Patrz. Na samą myśl mam... O! 3, 4. Ja pająki? Zgadłam. Ona ma tak samo jak dobrze, ja. Dobrze, pokaż. Kto? O, dobrze. Natalia. Natalia to robiła. Ja się od razu ona... wykluczyłam. No ja też od razu Ani wykluczyłam. O Jezu, ja mam naprawdę, patrz, ja mam... No. Wiedziałaś, że to moje? Bo ja wykluczyłam od razu Anię. Ja wykluczyłam Sylwię. Nie, mamę i Anię też od razu. Ej, naprawdę, jak tylko... Jezu, ja mam wszędzie teraz takie ciarki. Jak na samo słowo. Drastycznie chyba. Przecież jak ostatnio... Natalia nigdy nie ogląda Dobranocek, ale kroi swoją, nie kroiła. Dlaczego? Siatkę, która miała obsesję na punkcie robaków i zawsze nas namawiała do tego mnie i siostra, żebyśmy z nią te robaki ukroiły. Ooooo! A masz teraz obrzydzenie do robaków, czy nie? Ale ty się też nie boisz, nie? Nie boisz się? Ani pająków, ani nic? Nie. Bardziej jebarzy na przykład. Ale pająków. No, ona się w ogóle nie boi. To tylko my pijemy? Ej, wiecie, że jeszcze ani jednego się napiłam? Ale tak, ale tak! Ze mną się napijesz! Ze mną się napijesz! Dawaj! A to jest spoko, bo można coś wykluczyć zawsze, nie? Mhm. Ania, teraz twoja kolej, czytaj. Na koloniach chciałem zobaczyć, jak długi jest papier toaletowy, dlatego rozwinąłem go, a następnie po sprawdzeniu długości stwierdziłem, że świetnym pomysłem będzie spłuczenie go w publikacji, przez co zalałem cały pokój. Ja mam. Ej, Marta, pomalowałaś sobie inaczej policzki teraz? Ania Luczek lądowała. Mamy to? No, już? Już mam. 3, 4. Ania? Wszyscy zgadli! To ja mogłam wpaść na taki głupi pomysł. Zalałam cały pokój i później pan hydrauliki musiał przyjechać i jakby nakrzyczał strasznie na mnie. Ale odpowiedź na pytanie, no jak długi jest papier toaletowy? Bardzo długi. No także nie pijemy. No ale byłam Pasja. Bardzo młoda. Mogę się tak jakby usprawiedliwić. A gdzie była kolonia? A to wtedy było na górach gdzieś. Jezu, ja zawsze tak marzę, może pojechać na kolonię. My nigdy nie jeździliśmy. Ja też nie. No. Nie no, kolonia jest super sprawa. Kiedy miałam 6 lat, woziłam młodszą kuzynkę przypiętą w wózku i dla zabawy przywiozłam ją do rozwścieczonych indyków. Jezu, ja już chyba wiem. Ja też tak przypuszczam, ale mogę się mylić. Kto to jest taki mściwy? Już? Już? Nie mam żadnego pojęcia. No, 3, 4. Czy to właśnie? Nie. Co? To myślałam, że Natalia była ja myślałam, że, a ja myślałam, że ty, Ania. Ej, faktycznie, no. Ona ma takie patologiczne. No, historia. Ja myślałam, że to ty, czyli tylko ja piję. Dobra, polać mi. Jestem w szoku, że wy zgadujecie. Ja myślałam. No właśnie. Ja powiedziałam, że ja się zgaduję. Ani razu się nie napiłam. No, to jest niesamowite. Ale nie, nie, po prostu jak Marta nie wypije do końca, to za karę pije całą szklankę. Nie, bez ja. Tak. Jak to tam dałaś? Bo chciałyśmy dla zabawy z siostrą zawieźć ją do tych indyków, a indyki są takie, że wiecie, jak się wkurzą, wiem. To się tak troszą. Pamiętasz, jak to ciekawe, że przed indykami? Tak łapią, nie? Tak. I chciałyśmy dla zabawy ją tam zawieźć i te indyki się tak nastroszyły, nas napadły, my uciekłyśmy i ona została w tym dysku przypięta. A kto to był? Ta kuzynka, ona się nazywa Monika. Nie wiem, jak to. Masakra! No. Ej, ale to prawda, że indyki lecą do czerwonego? Tak, tak, no, tak. Jest. Jezu, to nie było wrażenie, bo ona właśnie z maską uciekałyśmy. Masakra! One są przerażające, ja się powiem 4. Indyki są teraz. Szczepiłam podobno, nie? Po tyłku. To dres? Ty. No. A czy
ty się napiłaś? Mhm. Dobrze. Przegapiłam ten moment. Na zielonej szkole wysadziłem śmierdzącą bombę w pokoju hotelowym i musieliśmy ewakuować całe piętro. Co jest grane? Czekaj, patologia? Może... Ja przypuszczam, co to może być. Ty masz łatwiej, ty wiesz, że to było na zielonej szkole. Ej, bez jaj, ja ciągle piję. Powiem wam, że już jestem piana. Nie, nie wiem. Poczekajcie, muszę zrobić tak. Ale do Rika, pakę to było, bo już myślałam, że to nie było, nie morale, bo... Nie, znowu piję! Jak ja znowu piję sama? Jak ja to dobrze znam. Dobra, polać mi. Ale znowu muszę powiedzieć, bo kiedyś... Co ty masz z tymi zielonymi szkołami i tymi koloniami? Stwierdziłam, że już nie dasz tak drugiej takiej podobnej. No bo tam wszystkie rzeczy się takie dziwne działy. Mamy nie było, to robiło co zrobić dzieci, nie? Niezu, ja pamiętam. Ale myślałam, że to jest taki śmierdzący glutek i że go się rozpuszcza w ogóle w wodzie i tą śmierdzącą bombę. Ale co, bo, no, co w takim woreczku. To były takie woreczki, co się tak nadeptywało. Aha, tak, i nagle taki smród wychodził z tego. Aha. No i ja myślałam, że tam jest taki glutek, wiecie jaki był taki kiedyś do zabawy? Wiem. No, że to jest taki glutek i że się go rozpuszcza w wodzie. Ja nalałam wody i jeszcze go rozpuściłam. Ma się tak rozpuścić w wodzie, więc jeszcze bardziej śmierdział i mieli problem w ogóle wykurzyć. Ale co, za kanalizacją śmierdziało? No taki, no, oh, taką starą, takim amoniakiem, takim jajem. A ja muszę wam opowiedzieć smutną historię z zielonej szkoły. Jak pojechałam na zieloną szkołę, to było coś śmiesznego, ale wam teraz nie powiem. Ale nikt nie chciał być ze mną w pokoju. Dlaczego? No, bo nikt mnie nie lubi. I było mi smutno. Naprawdę. I dopiero później, no serio, to było najgorsze, co mogło mnie spotkać. No i to było strasznie smutne, że nikt nie chciał być ze mną w pokoju, a później chciały być ze mną właśnie takie fajne dziewczyny, ale pani nie pozwoliła mi się, pani Figlewicz, przeprowadzić. No i było mi smutno. Dobra, wypiłam i teraz ja czytam? Nie, teraz ty. No to czytasz sam? No to tak. Za dużo już nie ma. No. Zostałem pobity przez staruszkę, która układała mnie laską i kopała w środku dnia. To patologiczna historia? No to chyba już mi to. Dobra, 3, 4. Tam, tam! Sylwia, to ty? To ja. Ja dałam od razu. Bo ty znałaś chyba tę historię, nie? A nie wiedziałam, ale dlaczego? O patologii i o Natalii od razu. Ale ta o patologii i o Natalii od razu powiedziała. No to ona ma takie patologiczne historie. Właśnie matka Jundzika. Pająki. No naprawdę, kiedyś miałam taką historię, że jechałam autobusem i przesiadałam się tam na Wiślickiej. Tak to się nazywa Wiślicka? Mm-hmm. No i właśnie czekałam tam na autobus i wsiadłam sobie chyba w 502 i wsiadłam do autobusu i normalnie kobieta... Myślałaś, że mi chciał stopić? Nie, ja stałam przy drzwiach. Wiesz co, to mnie podejrzewasz. Dobrze mnie wykopałaś. Właśnie nie, i słuchajcie, ja stałam przy drzwiach, nie wiem co jej się stało, ale w pewnym momencie po prostu podeszła do mnie i zaczęła mnie tak strasznie przepychać łokciami, ona była taka niska i zaczęła mnie normalnie bić i ludzie, że proszę się uspokoić, ona wzięła laskę i mnie tak układała i akurat był przystanek i to było pod parkiem wodnym, więc w zasadzie jeden przyjechałyśmy i ona, ja wysiadłam, uciekłam, po prostu byłam taka zdenerwowana, nie wiedziałam w ogóle co się dzieje. I ona za mną wbiegła do kolejnego autobusu. Ja po prostu tak mi serce waliło, ale naprawdę miałam takie szramy od tej laski. Serio. Naprawdę przyszłam do pracy, byłam taka zestresowana, że masakra. Ale to nie było jakoś mega, mega dawno, no nie? To nie było takie jakby młodzieńcze lata czy coś takiego? Nie, jak pracowałam na Przebłoniach. No, później ją spotykałam tam przy Przebłoniach i zawsze jak ją widziałam, to przychodziłam na drugą stronę ulicy, ale spotkałam kiedyś taką panią i mówiła, że właśnie ona jest psychiczna, ale no oberwało mi się konkretnie i powiem wam szczerze, że to była taka historia, że no nie wiesz co zrobić, no bo nie oddasz, wiesz co chodzi, a nie jesteś w stanie nad kimś zapanować, bo ktoś po prostu z taką agresją, z takim, wiesz, nerwem po prostu do ciebie podchodzi, nie? I ludzie z autobusu ją odpychali, ale no nie dało się jej w ogóle zatrzymać. Serio, miałam takie pręgi na ciele, że masakra. No, to kolejna historia. To będzie poema. O matko Boga! Wow. Czy to pisał Adam Mickiewicz? No co to ty czyta? Kiedyś jechałam komunikacją miejską z przyjacielem i czułem, że za chwilę dostanę biegunki. A przystanek był bardzo długi i nie wiedziałam co zrobić. Nie miałam też jak powiedzieć, co mi się dzieje, bo nie mogłem się ruszyć, jak się... Co jest grane? Jak się
autobus zatrzymał, wziąłem przyjaciela za rękę i zacząłem biec, a on myślał, że uciekamy przed kamerami i biegł mega szybko, co uratowało mi życie. Na szczęście udało mi się dobiec do wielkich pól, na których nie było drzew i załatwiłem się metr od przyjaciela i prawie zrobiłem majtki. Okej. Kto ma problemy? Ja muszę za chwilę chodzić do łazienki. Ja już bawię się. A wy dziewczyny? A my jedną łazienkę w salonie. Dobra, ale ja tak, mam jedną osobę, ale wiem, że to powinien być ta osoba. No, ja dajemy na złota osoba. Dobra, trzy. Kurczę. Ja już dałam. Trzy. Ty no, musisz dawać, trzy. No, ej, bez tu. Ty Zasia! Czekajcie, czekajcie, kto to w końcu jest? No serio, no. Ale serio, pierwszy raz miałam taką historię. Pierwszy raz naprawdę spotkała mnie taka sytuacja i dlatego napisałam, bo ja wiedziałam, że wy nie będziecie mnie podejrzewać, że ja jeżdżę komunikacją miejską, bo ja nie jeździłam milion lat. Ale naprawdę to była straszna historia. Nie wiem dlaczego tak się stało, ale jechałam Nowochódzką i tam jest taki naprawdę ogromny przystanek. W pewnym momencie czuję, że jest źle. I ja nie miałam co zrobić, naprawdę nie miałam co zrobić, a ja nie mogłam nic powiedzieć. Po prostu miałam coś takiego, że ja miałam takie... Musisz porać z drugiej. Ja to jest straszna. No, naprawdę. I nie wiedziałam, co mam zrobić i wzięłam ją za rękę. Nie byłam w stanie powiedzieć słowa. Wzięłam ją za rękę, wybiegłyśmy z autobusu i tam są takie pola. Biegłyśmy, a tam ani, mało, ani jednego drzewa. I jak biegłyśmy, ona naleciał tylko na rękę. Jezus, ale mi się nigdy to nie zdarza. O Boże! Ej, wszyscy dali się na Anię? Ania gambuje na Markę. Ale no, Ania, ale trzeba przyznać. No, bo ty tak długo. Ale trzeba przyznać, że jak ty jesteś powiązany, to ona się zasikacie fajki i ona nie wyjdzie. No, dobra, tak, dobra. Ja ostatnio pytam Ani, Ania, czekam tutaj już pół godziny, żeby to robiłaś. Wywalili mnie z pubu, ponieważ włączyłem sobie szafę grającą i zaczęłam śpiewać na głos i tańczyć na środku sali. Pracownicy pubu zaczęli pytać się mnie o dowód. Warto dodać, że nie był to klub taneczny. Czy ja mam cztery, czy już napiona? Gdzie jest piątka? Co a jakiego nie masz? Szczerze nie wiem. Czekaj, może ja nie wiem. Nie masz A. Ja muszę jeszcze raz. Nie mam M. M nie ma. Masz M. To jest M, mamo. Ej, jest o Boże, nie mogę. Dobra. Ja, poczekajcie. Nie, ja chyba już wiem, kto lubi śpiewać. O, wszyscy mamy? Nie pijmy. Marta, co masz? No, w końcu Marta pije. To Ania, nie? A ty no. Już nie mam. Nie ma? No, no myślałam, że tak, nie ma. Tak, historii to już jej nie będzie. O, i ostatnio tak właśnie było.
jeszcze opiłam wtedy prawo jazdy po prostu. I dzisiaj mi przyszło powiadomienie na Facebooku, że już 5 lat mam prawko. Fajnie. O, proszę. Też dużo wyglądałaś. No co śpiewałaś? No nie piłaś w ogóle. O Jezu, tam różne rzeczy były. Różne rzeczy. Czyli Jana, jakaś... Tylko ja? Mhm. Wszystko. No. O! Jak mogłaś na mnie dać, wiesz co? Wszystko co najgorsze to ja. Ja zaczęłam, wiesz, tańczyć na środku tego pubu, śpiewać i w ogóle. A oni życzyli sobie tańca? Fajnie. No było. Nie. No to zróbko. I słuchajcie, najlepsze jest to, że już nam się skończyły pytania, ale Marta poszła wygrzebać z kosza, bo tak naprawdę super siedzi, ale wygrzebała tylko dwie, a powinno być jeszcze pięć. I tutaj to będą takie trochę puzzle, trochę pytania, ale Marta złożyła, więc jeszcze mamy, słuchajcie, dwie. Kiedy była przerwa, stałem w kolejce do toalety. Będąc już w środku, zadzwonił dzwonek i ze strachu, że nie zdążę do klasy, posikałam się w spodnie. Później czekałam na mamę w tej toalecie pół godziny, żeby przyniosła mi czyste ubrania. Biedne! Jezu, biedne dziecko! Gotowi? Jest. Jest. Mhm. Nie! To już? Tak. To byłam ja. Co jest grane? Jest, ja nie, że nie wiesz. Nie wiem! Skąd mogłam to wiedzieć? Czuję się wykluczona. Boże, biedna mama! Ale to wiem! Co masz, Ania? No bo ja też po mnie, nie? Ej, czuję się wykluczona. Czemu ja? Że nie wy... Ja też miałam ciebie. Aha, że nie biegąłka, to już... Tak. Połączyło się. Jezu. Co jest grana? Nie, czuję się wykluczona w tej rodzinie, naprawdę. Ja czym nie wiem. Ale ja twojego też nie wiem, widziałam ty, nie? Co to ma być? Co to ma być? Czy ty to widzisz? Mogła Ania nalać. Nie wierzę w to. Nie wierzę, że wy to robicie. Zdrowie dajesz. Nie, nie masz się. Ale to jest strasznie mocne. Boże, tego jutro będę miała kasa. A powiem wam, że jutro miałam iść na pobranie krwi. I nie pójdę. O. A ja będę wracać z tramwajem znowu, je? Dawaj, dawaj. Wierzyć się uda. Ale te kiszki są ogromne. Ty to właśnie, no. Ale sama jest sobie winna, takie przynosło. Ty nałamałaś. Ja trzymam celu, nie? Teraz jeszcze to? Mhm. To czytajcie jeszcze ostatni kosz. Nasz, musisz tutaj. Musimy poczekać, aż Natalia wypije. Co jest grane? O, to twoje, mam znowu. Dawaj. Jak miałem 8 lat, byłem na sankach w nowych spodniach. Okazało się, że na tyłku tych nowych spodniach są ogromne dziury. Po powrocie do domu napisałam list pożegnalny, że odchodzę i żeby mnie nie szukali, ponieważ bardzo się bałem, że będzie awantura i dostanę ranie. Co jest grane? Biedne dziecko, jakie miało dzieciństwo! Jeśli to nie będzie to... Nie! Pokaż te wiadro. Dobrze! Skąd jest? No bo ona to mówiła już dużo razy o tym. To ja. Już dokończę tę historię, że bo wtedy tak strasznie zimno chodziłam, 2 godziny po polu, tak zmarzłam, że sama wróciłam do domu. Ale jak to napisałaś, się pożegnałam? Tak, musiałam bać. Ale to łączy się z tobą, Aneta, bo ja się wyprowadzałam w rajstopach z mieszkania. Dlaczego? Ja mam, nie wiem, miałam 4 lata, moja mama mi do dzisiaj wypomina, że wzięłam po prostu małą walizkę swoją i w rajstopach wyszłam z domu i powiedziałam, wyprowadzam się stąd. A gdzie jesteś? Nie wiem, tak wyszłam za bramę. Dosyć długo mieliśmy tą bramę, więc moja mama patrzyła tak przez Judasza. Patrzyła i zaczęła właśnie płakać i w ogóle, że ja odchodzę. Ja się później z tej bramy wychyliłam, czemu się patrzy, czy nie. Ale wróciłam. Na co miała odrobić? No nie, no myślałam, że może pospacerowała czy coś. Ale jeszcze w tej rajstopach. I co babcia na ten list pożegnalny twój zrobiła? Śmiała się ze mnie. Ale zdążyłaś być z domu? Tak, bo mama była w pracy, a wróciła nam patrzeć taki dziur na spodniach nowych. Nówka, netko. Na pewno mnie zleje. I co? Ja zaczęłam milić, że nigdy więcej nie wrócę, żeby mnie nie szukała. Ale chodziłam 2 godziny, tak strasznie zmarzłam, że wróciłam z takimi gilami. Nie dziwię się. Zdrówko dziewczynki. Ja już wypiłam. Ania? Ania chętnie. Słuchajcie, powinnyśmy wypić jeszcze pożegnalnego, ale ja naprawdę już nie dam rady. Czuję się tak strasznie pijana, ale naprawdę było przezabawnie. Mam nadzieję, że to nie tylko dla nas, że jesteśmy pijane.
Dobra, dziękujemy Wam bardzo. Mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas i że bawiliście się równie świetnie jak my. Dziękujemy Wam bardzo. Jeżeli będziecie chcieli jeszcze film w takim składzie, to oczywiście piszcie komentarze i chętnie nagramy. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Pa! Jak familia! Czy ja piłam za każdym razem? Prawie, no. Ja nie wiem, ja piłam cały czas. Nie wiem, o co chodzi. Nie, ja chyba nie jadę Uber. Serio? Ja się nie jadę. Ja nic nie zgadłam?